MZPitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Profilaktyka weszła w eter. Uczniowie Gimnazjum nr 12 imienia Sybiraków w Olsztynie podczas długich przerw swoimi audycjami umilają czas kolegom. Ale przy okazji opowiadają, jak unikać niebezpiecznych zachowań. Ich inicjatywę wspiera Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Niepozorne pomieszczenie przy jednym ze szkolnych korytarzy. To tu grupka gimnazjalistów codziennie spotyka się, by podyskutować o ważnych dla nich sprawach, a później podczas długiej przerwy swoimi przemyśleniami dzielą się z kolegami ze szkolnych ławek. Bartek czyta im wiersze. Dziś do radia coś dochodzi, że telewizja do nas przychodzi. Do radia wszystkich uczniów zapraszamy i tych kolegów, których dobrze znamy. Tutaj wszyscy razem siedzimy, jaką zamówić pizzę się budzimy. Codziennie różną muzykę puszczamy i o różnych rzeczach rozmawiamy. Tutaj są zdjęcia, jak radio było budowane, jak ściany zostały pomalowane. By było fajne, kiedy moje wiersze by były jakieś czytane w większej stacji. Młodzieżowe studio radiowe Perła Zatorza to także muzyka, którą młodzi prezenterzy sami wybierają, a następnie tworzą z niej listy przebojów. Trafiłam do radia, bo usłyszałam playlistę i stwierdziłam, że też chcę, aby inni uczniowie słuchali fajnej muzyki i żeby miło spędzali przerwy. Jesteśmy otwarci na potrzeby innych uczniów, na przykład zamawiają u nas piosenki. Dobrym duchem i opiekunem tej małej szkolnej rozgłośni jest nauczycielka religii, Małgorzata Dudaniec, która, jak mówi, chce zarażać dzieci pasją do radia. Mam na przykład takiego absolwenta, który jest teraz w szkole średniej, był tutaj przez 3 lata, przez rok przychodził jeszcze na wywiady i założył w swojej szkole radio. Wspólna praca młodych radiowców i rozmowa o problemach, które ich dotykają, to również sposób, by docierać do gimnazjalistów z treściami profilaktycznymi. I co to są za teksty? Czego dotyczą? Dnia Ojca, sportu, stop przemocy, stop paleniu, narkotykom. Gimnazjalny radiowęzeł działający przy wsparciu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień nadaje od 7 lat. Przez ten okres, przez to studio przewinęło się w sumie około 120 uczniów. MZPitu.tv